Teraz pokażę Wam, jako że dzisiaj wydołapam metodą, pokażę Wam. To jest mój miks, sam go robiłem. Wziąłem polską zalętę, zmieliłem dokładnie, dodałem, namieliłem peletu do tego, różnych ciemnych, halibutowych, takich do nęcenia jasnych. Zmieliłem dużo konopi. Dodałem różnego rodzaju rzeczy, czyli trochę płatków owsianych zmieliłem, żeby się lepiej kleiło i tak dalej. Zrobiłem sobie 3 kg zalęty, 5 takich paczek i powiem Wam, że ta porcja zalęty ma bardzo dobre składniki w środku, ale przede wszystkim ja jeszcze zmieszam ją z peletami 2 mm. Ważne jest to, że ja tej zalęty wcale dużo na sesję nie potrzebuję. Na cały dzień powinienem zużyć dokładnie tyle zalęty. Dlatego nie będę się wygłupiał w jakieś mieszanie, nie wiem, paszy jak dla świń w wiadrze 5 kg, ponieważ tu tego absolutnie nie trzeba robić, prawda? Mieszam sobie, lepiej wziąć kilka takich paczek nad wodą, jak ryba bierze, można zawsze zrobić sobie drugi miks, a tak. Wsypuję sobie wszystko do miski małej, zobaczcie, tyle tego jest. To jest w miarę drobno zmielony miks i tak go przetrę przez sito później. To jest taki prawie że pyłek. Może jakieś są większe frakcje, one znikną. Z atraktorów kupiłem Mondiale w Melasa, w płynie truskawka. To jest głównie po to, żeby się przy metodzie lepiej to ta cała rzecz kleiła i trochę tej słodyczy było, mimo że nie ma tu leszcza. Ale linii karaś lubią słodko. Melasa, kopromelasa to jest podobny produkt, tylko że sproszkowany. Melasa jest w płynie, bardzo gęsty, to jest taki, można powiedzieć, może nie odpad, ale ona powstaje podczas robienia cukru z buraków cukrowych. Jest taki słód, trzeba rozmieszać go. Im cieplejsza woda, tym on się łatwiej rozpuszcza, im zimniejsza, tym gorzej. No coś tam czuć truskawkę, jakąś taka przebija, krzywa truskawka. Dobra. Kiedy mamy już to rozmieszane, zalewam sobie to w ten sposób. Mieszam. To ma być miks do metody, więc on musi być wilgotniejszy. Rozcieram. Już jest taki wilgotnawy, ale to się wszystko wchłonie. Poprawiam. I teraz tak, mam około 20 minut, zanim rozstawię swój sprzęt. Może nawet więcej. Tą zanętę będę poprawiał za 20 minut. Będę ją dowilżał. Na razie ją zostawiam tak jak jest. Ma świetny zapach, taki rybno. Dużo rzeczy jest w niej. Zobaczymy, jak się spisze. Rozcieram te drutki od dna tej miski. Jeżeli będziecie mieli okrągłą miskę, w której się mieści dłoń i możecie robić takie ruchy, będzie Wam łatwo przygotować miks. Okrągłe wiaderko jest wiele gorsze. Także zostawiam to do przymknięcia. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać oprócz zanęty, jest do metody dodawanie peletu. To jest pelet, który ja kupiłem tutaj w sklepie na tym łowisku i to jest pelet, który nazywa się Feed. Teraz powstaje coraz więcej filmików i tam wędkarze pokazują, jak przygotują pelety. Słuchajcie, to, że coś się nazywa pelet, to wcale nie znaczy, że przygotowuje się go w ten sam sposób. Dlatego, że pelet halibutowy absolutnie się nie przygotowuje w ten sposób, się do metody nie nadaje. Dlatego, jak ktoś mówi, że wyszła mu ciapa albo coś takiego, to zazwyczaj stosuje niewłaściwy pelet. Po czym poznać pelet, który jest właściwy do metody? To jest pelet, on jest jasny, słuchajcie, dlatego, że on jest odtłuszczony i ma mniej protein. Ryba się nim tak szybko nie nasyca i bardzo szybko go trawi w ogóle. On jest zdrowy, dlatego na wielu łowiskach właśnie zaleca się tylko i wyłącznie te pelety, żeby nic rybom nie zagrażało. Jak przygotowujemy te pelety? On ma 2 mm. Ja, żeby mieć do metody, do tego miksu, który mam, potrzebuję dosłownie, może dodam sobie tyle. Zobaczcie, zużyłem bardzo mało peletów, dlatego oszczędzajcie zawsze nad wodą, nie ma sensu, zawsze można je sobie w trakcie sesji domoczyć. I mam teraz tyle peletów, 2 mm. I teraz tak, jeżeli ktoś Wam powie, że jeżeli pelet jest 2 mm,
skrzygona macza 2 mm, to w pewnym sensie ma rację, ale nie do łowienia metodą. Tak? Ostatnio widziałem jakieś tam filmy kogoś, kto mówił, że jak 2 mm to 2 minuty, jak 4 mm to 4 minuty. To chodzi o nęcenie z procy, to chodzi o nęcenie winy do koszyka, ale nie do metody. Do metody robimy po prostu inaczej. Zalewamy go tak, żeby woda zakryła go. Zobaczcie, wlełem reszkę z tej zanęty, jest za mało. Idę po wodę z łowiska. I dolewam. I dolewam go w ten sposób. Mieszam dokładnie, żeby on w każdym momencie został nasączony wodą. I żeby, nie wiem czy to widać dobrze, ale on jest ledwo przykryty. Ledwo woda go zakrywa. On zaabsorbuje tą wodę. On napęcznieje, on się zrobi pulchny i ja go będę wtedy mógł dodać do metody. Tam też będą ziarenka. On się szybko rozpada w wodzie. Ale jaki jest sens dodawania peletów? To nie jest po to, to nie jest magiczny składnik, który sprawi, że ryba oszaleje, wyczuje go z końca łowiska i będzie tu płynąć 40 km na godzinę. Nie. Ten pelet w metodzie, w miksie zatrzymuje ryby na dłużej. Oczywiście nasza przynęta, którą jest kulka proteinowa, kukurydza, nie wiem, trzy martwe białe robaki i tak dalej, zatrzymuje ryby na dłużej. To znaczy jest celem, prawda? Ryba widzi największą rzecz, będzie chciała ją po prostu zjeść. Natomiast pelet zatrzymuje ją na dłużej, ona po prostu wybiera sobie te ziarnka, prawda? Ja mam większe szanse, że ta ryba mi nie odpłynie, dlatego że to jest normalne, że na przykład w przypadku lina on się pojawia, on za chwilę znika. Nie będzie czekał w nieskończoność, aż się pojawi mój podajnik. Dlatego coś takiego, oprócz tego, że ryby to lubią, zatrzymuje ją na dłużej. I dlatego warto między innymi stosować pelet. Kiedy stosujecie pelet? Słuchajcie, nie stosujcie go na płoć. Nie stosujcie go absolutnie na okonia, naklenia, albo jakieś tam takie rzeczy. To jest typowa przynęta leszcz, karp, lin, karaś. Te cztery gatunki to jest głównie cel peletu, ale karp myślę numer jeden, zwłaszcza, że on podobnym peletem jest karmiony gdzieś tam w ośrodkach zarybieniowych, prawda? Także czekamy około pół godziny, wtedy kiedy jest zrobiona zanęta, wtedy będzie gotowy pelet. Zanętę przesiewam przez sito gotową i do gotowej zanęty dodaję gotowych peletów i wtedy je mieszam i mam piękny miks do metody. Teraz przyszedł czas na zakończenie historii z zanętą. A więc sypuję na sito. Domaczałem ją chyba 4 razy. Pięknie wchłonęła wodę. Kładę to sobie na pokrywce, żeby mi ta taka lepsza część nie uciekała. Przycieram dokładnie. Wszystkie grudy zostają rozbite. Ta zanęta się robi wilgotna, ale przede wszystkim taka napulchniona, równomierna. I tutaj będę łapał podajnikiem dużym z Prestona, ale nie chcę mieć dużych składników zanęty w środku. Wszystko, co nie przejdzie mi przez sito, odrzucam. Po prostu tego nie chcę. Jeśli takie duże kawałki, to jest odrzut. To wywala krzaki. To jest moja zanęta do metody. Zobaczcie, tyle jedną wędką, tyle spokojnie mi starczy na cały dzień. Oczywiście to nie jest wszystko, bo teraz dodamy pelet. Tak wygląda pelet po przygotowaniu, jest wilgotny. I teraz, jeżeli ktoś miałby tylko 2 minuty w wodzie i go wyciągnął, pelet wyciągnie wilgoć z zanęty i miks się wam po prostu nie będzie lepił i cała historia będzie do bani. Jak będziecie mieli podajnik Drenana, to jeszcze się będziecie wściekać, bo nie będzie się wam w ogóle lepił, będziecie musieli wszystko domaczyć. Mój jest wilgotny i teraz mieszam go sobie z zanętą. Tak, żeby mi tu wyszedł cały. Proszę, mam 2 mm. Teraz sobie mieszam zanętę. Robię takie szpony orła. I praktycznie żadnych grudek nie powinno być. To się wszystko pięknie powinno rozwalić. Tutaj nam jest wymieszane.
No, piękna zanęta. Co teraz robię? Nie wsypuję tego wszystkiego, tylko część daję do, przysypuję do pudełka. Drugą część zostawiam przykrytą w misce. I po prostu co pewien czas, jeżeli mi wyschnie albo coś, będę mógł go sobie domoczyć. W misce będę go mógł namoczyć, a tymczasem zostawiam sobie coś takiego. On jest wilgotny, będzie się świetnie lepił. I teraz bardzo ważna rzecz. Nakryjcie go wilgotną szmatą i wtedy nie będzie Wam tracił wilgotności. Jeżeli zostawicie otwarty miks, zwłaszcza na słońcu latem, chwila, moment wysycha i przestanie się Wam dobrze lepić. Jeżeli używacie Prestona, tam jest większa tolerancja wilgotności. Natomiast jeżeli używacie Drenana, Browninga albo innych takich z plastikowymi foremkami bez przycisku, miks musi mieć jedną wilgotność. Jeżeli będzie zbyt mokry, będzie się bardzo powoli rozpadał, dlatego pilnujcie tej wilgotności i nakryjcie go szmatą. I nawet lepiej nakryć szmatą niż taką pokrywką z dziurkami, żeby nie wysychał, bo na słońcu może to nastąpić naprawdę bardzo szybko. ...56 cm, 55 cm, nowa życiówka. Zobacz, to jest zanęte, które mi zostało zanęte z peletami w dzisiejszej sesji. Złapałem 7 linów, jednego karasia. Tak naprawdę zostało mi tyle zanęty.